W Jeleniej Górze ze specjalnych kart parkingowych pozwalających parkować na miejscach dla niepełnosprawnych do tej pory korzystało prawie 6 tysięcy osób. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym spowodowała konieczność dokonania ponownej weryfikacji karty orzeczniczej i tu okres oczekiwania na wydanie orzeczenia niestety w niektórych przypadkach jest długi, od 2 miesięcy do 3. Właśnie na czas oczekiwania na nowe orzeczenie uprawniające do wydania karty parkingowej narzekają niepełnosprawni. Dlatego prezydent Jeleniej Góry przedłużył okres ważności dotychczasowych dokumentów do czerwca przyszłego roku. No jest bardzo duży problem. Obsługa tutaj jest nieciekawa. Kolejki, bardzo duże kolejki. No i ciężko tutaj coś załatwić. Trzeba, nie wiem, 2 godziny wcześniej chyba tu przyjść, żeby się dostać w ogóle do okienka. Ile czasu pani czekała na to, aby zgłosić się właśnie tutaj? Dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej 3 miesiące. To długi czas oczekiwania? Znaczy ja akurat nie cierpiłam się, bo tamto poprzednie mam, które aktualne jest. Wymiana kart parkingowych na nowe ma zmniejszyć liczbę osób, które posługują się nimi bezprawnie. Jednak w to wątpi prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Myślę, że to jest niepotrzebne zamieszanie, a przede wszystkim nie prowadzi ono do tego, iżby ilość kart parkingowych będących w obiegu się w wydatny sposób zmniejszyła. Dlatego, że karty nie mają żadnych zabezpieczeń, a ich autentyczności nie kontroluje ani policja, ani Straż Miejska, gdyż nie ma do tego podstaw. Powinny ze zdjęciem wyłożonym na samochodzie nie kartą, do którego ona ważna, tylko ze zdjęciem. W kolejce do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności każdego dnia czeka po kilkanaście osób. Wielu nie otrzyma kart ponownie. Do wczoraj wydano jedynie 600 nowych. Ostatnie osoby mające stawić się przed lekarzami orzecznikami mają wyznaczone terminy na 29 stycznia przyszłego roku.